10 zapomnianych wynalazków, które mogły zmienić świat. Numer 30. Zaklinacz chmur. Dr Wilhelm Reich był wyjątkowym człowiekiem. Zrobiwszy doktorat z psychiatrii, stał się wpływową postacią w tej dziedzinie, zanim przeprowadził się do Nowego Jorku, aby uciec przed nazizmem. On również ukuł termin orgon, który odnosił się do energii biologicznej. Następnie rozpoczął budowanie akumulatorów orgonu, których zadaniem miało być gromadzenie zbawiennej siły orgonu i wspomaganie nią zdrowia fizycznego i psychicznego. Ale to było jedynie preludium do większego przedsięwzięcia – zaklinacza chmur. W 53 długotrwała susza nawiedziła Stany Zjednoczone, dotkliwie doświadczając zwłaszcza stan Maine. W związku z tym Reich postanowił zbudować urządzenie, które używając orgon sprowadziłoby deszcz. Według Bangor Daily News w przeciągu kilku godzin od uruchomienia maszyny spadła ćwierć cala deszczu na metr kwadratowy, mimo iż prognozy wcale na to nie wskazywały. Wydawało się, że jego sny o orgonie stawały się prawdą. Agencja Żywności i Leków postawiła Reicha przed sądem w celu zapobieżenia dystrybucji produktów bazujących na tej substancji, gdyż, jak dowodziła, cała sprawa była oszustwem pierwszego stopnia. Reich został później skazany za obrazy sądu i pozbawiony wolności na 2 lata. Numer 29. EV1. Obecnie w co bardziej hipsterskich miastach świata nie można przejść jednej ulicy, na której nie miniecie samochód elektryczny lub hybrydowy. Jednak w 96 trudno byłoby wypatrzeć choć jeden taki egzemplarz. Koncern General Motors zmienił wszystko, wprowadzając model EV1. Był to pierwszy masowo produkowany samochód elektryczny. Firma sprzedała 800 sztuk w Kalifornii i Arizonie. Wydaje się jednak, że nie była tak zainteresowana całą ideą, jak to z początku wyglądało, mimo dużej popularności nowego wynalazku przetestowanego przez wielu celebrytów, m.in. Toma Hanksa. Jak podaje film dokumentalny z 2006, Kto zabił samochód elektryczny, niejakie kampanie reklamowe zaczęły stopniowo zdradzać krytyczne podejście firmy do idei samochodu elektrycznego. W 1999 General Motors zaprzestała produkcji EV1, tłumacząc decyzję brakiem zapotrzebowania. Ale nawet jeśli był to prawdziwy powód, to dlaczego firma podjęła trud, aby zniszczyć każdy istniejący egzemplarz auta? Niektóre teorie spiskowe twierdzą, że koncern ugiął się pod naciskiem biznesu paliwowego. Inne, że winny był rozwój Hummera. Numer 28. Biopaliwo z konopi. Jedna z odmian konopi siewnych jest używana do produkcji trwałych materiałów, papieru i plastiku, ale ma również potencjał jako źródło biopaliwa. Problemem jednak pozostaje fakt, że biopaliwo jest deprecjonowane przez wszystkie instytucje, zaczynając od brytyjskiej Królewskiej Akademii na Komisji Europejskiej kończąc. Do tej pory do produkcji biopaliwa używano kukurydzy, palm bądź cukru, jednak konopie są bardziej uniwersalne, czystsze i odporne niż wcześniej wymienione rośliny. Więc dlaczego nie? Według pisarza Jacka Herrera przyczyny klęski należy szukać w latach 30. ubiegłego wieku. Podczas kulminacji wielkiego kryzysu technologia obróbki pulpy konopnej pozwoliła na uzyskanie tańszego i dostępnego zamiennika papieru. Gdyby to rozwiązanie przebiło się i stało popularne, potentaci produkcji papieru i plastiku, tacy jak DuPont, straciliby miliony. Dyskusja dotycząca zagrożeń, jakie stwarza marihuana, ma być prowadzona po to, by społecznej świadomości oraz porządku prawnym uczynić jej hodowanie nieakceptowalnym. Pomimo to zwolennicy biopaliw nie składają broni. W Stanach Zjednoczonych założono kilka portali tłumaczących, w jaki sposób używać konopi do produkcji paliwa samochodowego, a w Wielkiej Brytanii działają firmy, które próbują to wykorzystać. Numer 27. Kartel Apollo. Żarówki elektryczne są kluczowym urządzeniem współczesnego świata i trudno wyobrazić sobie, jak cokolwiek mogło powstać przed ich wynalezieniem. Trwałość tradycyjnej żarówki waha się pomiędzy 1000 a 2000 godzin i w przeciągu całego stulecia niewiele zmieniło się w tej kwestii. Dlaczego? Częściowo z powodu tzw. kartelu Apollo. Kartel ten jest stowarzyszeniem globalnych marek producentów oświetlenia, które skrzyknęły się w 2024 roku w celu ochrony swojego monopolu na rynku żarówek elektrycznych. Pomijając fakt, że już wówczas możliwości technologiczne pozwalały na produkcję żarówek o żywotności minimum 2000 godzin, producenci przeforsowali wyrób solidnych, ale krótkotrwałych żarówek świecących zaledwie 1000 godzin. Ta umyślnie zaplanowana przestarzałość na lata przekreśliła rozwój w dziedzinie oświetlenia i umocniła standard produkcji żarówek, który wciąż ma się dobrze. Numer 26.
Bezpieczne papierosy. Wszyscy wiedzą, że palenie powoduje raka. Należałoby zatem zabrać z fajek substancje rakotwórcze. Takie papierosy tak jakby istniały. W latach 60. i 70. Delegate & Myers Tobacco Company pracowała nad produktem, który praktycznie był pozbawiony szkodliwych związków, stwarzając tym samym zdrową alternatywę dla tradycyjnych papierosów. Projekt nazywany kryptonimem XA miał przywrócić firmie utraconą pozycję na rynku, jednak nigdy do tego nie doszło. Dlaczego? Ponieważ konkurencyjna firma Philip Morris rzekomo zagroziła Delegate & Myers, że w przypadku wprowadzenia innowacyjnego towaru na rynek postara się zupełnie wykończyć rywala. Według doktora Jamesa Molda, kierownika badań nad projektem, jego marketing wykazałby, że tradycyjne papierosy są szkodliwe, a to złamałoby dżentelmeńską umowę pomiędzy dwoma tytoniowymi gigantami, zakładającą, że każdy dowód na szkodliwość papierosów nie może ujrzeć światła dziennego. Numer 25. W latach 20. XX wieku Harry Hoxsey wynalazł naturalną metodę leczenia raka. Mężczyzna pochodził z rodziny weterynarzy i zaobserwował, że cierpiące na nowotwory konie żywiły się pewnymi odmianami kwiatów oraz ziół i wychodziły z choroby. Po tym odkryciu sporządził miksturę odpowiednią dla ludzi i sprzedał jej przepis. Według portalu The Truth About Cancer, Hoxsey próbował udowodnić skuteczność swojej metody Morrisowi Fishbine'owi, dyrektorowi American Medical Association. Najwyraźniej formuła terapii wydała mu się na tyle skuteczna, że zaproponował Hoxseyowi wykupienie praw do niej na wyłączność. Autor odmówił. Wówczas stowarzyszenie zaczęło dyskredytować pomysł wszelkimi możliwymi metodami. Wśród nich można wymienić publikowanie artykułów w prasie ogólnokrajowej, w których określano wynalazcę mianem szarlatana. Hoxsey wygrał proces o zniesławienie jako dowód, przedstawiając oświadczenia 50 pacjentów o wyzdrowieniu, m.in. osoby w zaawansowanym stadium raka, które wyleczone zostały ziołową terapią i żyły jeszcze 10 lat. To nie wystarczyło konkurencji, która wraz z Agencją Żywności i Leków kontynuowała deprecjonowanie osiągnięć wynalazcy. Jako że Hoxsey nie posiadał licencji, jego klinika została zamknięta, a sama formuła terapii zakazana w 60 roku. Terapia jest dziś stosowana m.in. w Meksyku. Numer 24. Antygrawitacja. W latach 20. ubiegłego wieku Thomas Townsend Brown eksperymentował z zasycającymi tubami z promieniowaniem rentgenowskim. Różnicował wartości elektronów przepływających przez tubę i obserwował zmianę wartości ciężaru w tubie przy odpowiednio dobranej konfiguracji. Według tego, co głosił, udało mu się dzięki prądowi wpłynąć na grawitację, ale jego akademicy współpracownicy nie podzielali jego entuzjazmu. Przez kolejne 30 lat autor pracował nad wynalazkami, co doprowadziło do tego, i w latach 50. uważano go za twórcę samojezdnych metalowych dysków, które zademonstrował. Dyski te były w stanie wytworzyć energię zdolną łamać prawa grawitacji. Podekscytowany Brown postanowił przedstawić swój wynalazek amerykańskiemu rządowi i Pentagonowi, ale zamiast podziwu spotkał się z wymówkami. Niektórzy twierdzą, że otwartość, z jaką pracował Brown nad swoim wynalazkiem, stworzyła zagrożenie dla amerykańskiej armii i jej własnych eksperymentów nad antygrawitacją. Wynalazca do końca życia pracował nad swoimi teoriami, jednak nikt nie brał go na poważnie. W 85. Brown zmarł i zostawił swoje prace rodzinie. Numer 23. Samochód napędzany wodą. 71% powierzchni Ziemi stanowi woda, podczas gdy zasób ropy wyczerpie się za około 40 lat. Oczywistym więc rozwiązaniem jest zastąpienie go wodą. W to wierzył Stanley Meyer, kiedy opatentował paliwo wodne w latach 80. Sposób jego pozyskania polegał na ekstrakcji zgromadzonego w wodzie wodoru poprzez hydrolizę, następnie połączenie go z powietrzem i palenie jako paliwa. Z jednej strony pomysł niesamowicie ekscytujący, z drugiej łamiący zarówno pierwszą i drugą zasadę termodynamiki, mógł oznaczać, że Meyer był albo geniuszem, albo czarodziejem. Pomimo że świat uznał go za oszusta, Meyer kontynuował walkę o przyszłość swego wynalazku, twierdząc, że jakikolwiek samochód korzystający z jego paliwa mógł przyjechać do 160 km na prawie 4 litrach paliwa. Według tego, co twierdził brat autora pomysłu, Meyerowi proponowano sumy dochodzące do 800 milionów dolarów za sprzedaż patentu, bądź za zupełne zaprzestanie badań. Jednakowoż, zanim udało się dopiąć jakąkolwiek transakcję, wynalazca zmarł podczas spotkania z inwestorami, a jego wynalazek popadł w zapomnienie. Miejmy nadzieję, że kiedyś taki koncept uda się zrealizować. Numer 22. Strumień Rife'a. W 1934 roku człowiek o interesującym imieniu, Royal Raymond Rife, rozpoczął eksperymenty z urządzeniem, które rzekomo mogło leczyć raka. Według Rife'a było ono poddane medycznym testom utrzymywanym w tajemnicy, a jej wyniki były obiecujące. Ponoć 14 z 16 pacjentów w zaawansowanym stadium raka wyzdrowiało.
Jednak jak podawał Barry Lines, autor książki Lekarstwo na raka, które działa, strumień Rife'a, jak nazwano urządzenie, został mocno skrytykowany przez amerykańskie stowarzyszenie medyczne i popadł w zapomnienie. Doszło do tego pomimo, że na przestrzeni lat kilkanaście badań klinicznych wskazało, że metoda zaiste działa. Lines twierdzi, że Rife odmówił sprzedania praw do wynalazku. W odpowiedzi na to, tracąc szansę potencjalnego zarobku na kuracji, znany nam Morris Fishbein przypuścił atak na Rife'a i zdyskredytował jego wynalazek. Numer 21. Promieniująca energia. W latach 20. XX wieku dr T. Henry Murray twierdził, że wynalazł maszynę promieniującej energii, która mogła gromadzić kosmiczne promieniowanie, wykorzystywane następnie w przemyśle energetycznym. Stwarzało to potencjał nieskończonego źródła prądu dla Ziemi. Od samego początku, pomimo licznych demonstracji swojego wynalazku niedowiarkom, Murray spotkał się z wrogim nastawieniem. Sława jego wynalazku łamiącego prawa fizyki dotarła do kongresu. Senator Reed Smoot zaproponował spotkanie z młodym naukowcem. Murray zaoferował przekazanie wynalazku rządowi, ale senator odmówił. Po roztrwonieniu majątku rodzina Murraya żyła w ubóstwie, a sam autor maszyny zmarł samotnie w 1974. Co do samego urządzenia, jest w posiadaniu krewnych naukowca i nie wiadomo, czy kiedykolwiek jeszcze ujrzy światło dzienne. 10 najinteligentniejszych ludzi na naszej planecie. Numer 20. William James Sidis. Gdyby oceniać inteligencję po samym wyniku testu IQ, to William James Sidis był jednym z najinteligentniejszych ludzi, którzy kiedykolwiek chodzili po naszej Ziemi. Jego IQ to zdumiewające 275 punktów, a wartość ta przewyższa IQ większości osób na tej liście. Żebyście mieli porównanie, powiem wam, że przeciętny iloraz inteligencji waha się pomiędzy 90 a 110, a taki powyżej 120 uważa się za bardzo wysoki. Gdy miał 11 lat, rozpoczął studia na Harvardzie, jako jeden z najmłodszych studentów w historii szkoły. Uzyskał stopień licencjata z wyróżnieniem, w wieku zaledwie 16 lat. Po ukończeniu uniwersytetu przez krótko pracował jako wykładowca matematyki, ale zarzucił to zajęcie, by uniknąć bycia pod ciągłą publiczną obserwacją. Numer 19. Leonardo da Vinci. Leonardo to jeden z bardziej uznanych artystów wszechczasów. Stworzył takie arcydzieła jak Ostatnia Wieczerza, Człowiek Witruwiański czy Mona Lisa. Jednakże da Vinci był kimś więcej niż tylko artystą. Był naukowcem, matematykiem, wynalazcą i biologiem. Już po jego śmierci odkryto jego pamiętniki pisane pod koniec XV wieku. Obecnie jest w nich naukowe zaciekawienie i twórczość, które wyprzedzały swe czasy o całe stulecia. Na przykład wielu ludzi wierzy, że współczesny helikopter, który został wyprodukowany w latach 40. XX wieku, wziął swój początek z jego szkiców. Także jeden z najwcześniejszych w historii opisów kreski, najnowszego, niedawno odkrytego organu ludzkiego, został sporządzony właśnie przez da Vinci'ego. Do dziś zostaje inspiracją i gwiazdą gier i seriali. Numer 18. Isaac Newton. Sir Isaac Newton może poszczycić się wieloma osiągnięciami o szerokim spektrum, w tym przełomowymi teoriami ruchu i grawitacji. To właśnie one uformowały współczesną fizykę. Ale tym, co świadczy jego prawdziwym geniuszu, jest sposób, w jaki przyłożył swą teorię na działanie całego wszechświata. Wytłumaczył zasady poruszania się Słońca i planet, tak jak jeszcze nikt przed nim tego nie zrobił. Jego dzieło, Matematyczne zasady filozofii naturalnej, wciąż pozostaje jednym z najbardziej wpływowych tekstów w historii. W książce tej Newton przełamuje dotychczasowe zasady funkcjonowania systemu słonecznego, wyjaśnia naturę orbit planetarnych i przyciąganie pomiędzy ciałami niebieskimi. Numer 17. Merlin von Savant. Dziennikarka i pisarka Merlin von Savant przeszła do historii w 1986, kiedy to została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako osoba z najwyższym ilorazem inteligencji w historii. Gdy miała 10 lat, osiągnęła wynik 228 punktów podczas testu badającego zdolności poznawcze i inteligencję wśród dzieci. Doczekała się także kolumny Ask Merlin w magazynie Parade, gdzie rozwiązuje zagadki i pytania z przeróżnych dziedzin. Jednym z bardziej znanych był przypadek paradoksu Montiego Halla, który Merlin rozwiązała prawidłowo w 90 roku. W 89 New York Magazine określił ją i jej męża jako najmądrzejszą parę w Nowym Jorku. Numer 16. Nikola Tesla. Wynalazca i inżynier Tesla zdobył uznanie za swój wkład w stworzenie prądnicy prądu przemiennego, z której korzystamy po dziś dzień. We wczesnych latach 80. XIX wieku Tesla krótko pracował dla Edisona, zanim nie zaczął pracować na własne konto, chcąc rozwijać swoje teorie o prądzie zmiennym. Chciał zaopatrzyć w darmową energię cały świat, ale po serii nieudanych prób dojścia do tego samemu, z Edisonem coraz to bardziej krzyżującym mu plany, Tesla skończył praktycznie bez grosza przy duszy. Zmarł w 1943. Zaczęło być o nim głośno od 1960 dzięki Generalnej Konferencji Miar, która jako jednostkę indukcji magnetycznej obrała Teslę.
Dziś kojarzymy to imię również dzięki marce Tesla Motors, firmie produkującej samochody elektryczne. Numer 15. Kim Un-young. Kim Un-young to południowo-koreański inżynier mogący pochwalić się ilorazem inteligencji równym 210. Również znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jeden z najinteligentniejszych ludzi w historii. Urodzony w 62, zaczął mówić w wieku zaledwie 4 miesięcy, a kiedy miał 3 lata, kiedy to dzieci zazwyczaj zaczynają rozumieć pierwszy język, on mógł porozumieć się po koreańsku, angielsku, japońsku i niemiecku. Gdy miał 4 lata, napisał 2 tomy esejów. Rok później w magazynie Look opublikowany został artykuł o jego niezwykłym geniuszu. Po przeczytaniu go pewien nauczyciel z Grand High School w Los Angeles napisał do niego. W lutym 67 ojciec 50-letniego chłopca wysłał zgłoszenie do tej szkoły. Kim Un-young wyjechał na edukację do Stanów Zjednoczonych. Po studiach pracował dla NASA przez ponad 5 lat. W wieku 18 lat porzucił NASA i wrócił do Korei i pracuje jako profesor na uniwersytecie. Numer 14. Alan Turing. Co prawda, gdyby nie Polacy, nie udałoby się odszyfrować Enigmy, jednak Winston Churchill uznał, że wkład Turinga był znaczący w kwestii zwycięstwa wojny. Turing jest znany nie tylko ze swych niesamowitych zdolności, dzięki którym pokonał Niemców. Jego prace matematyczne legły u podstaw współczesnego programowania. iPady, Facebook czy telefony komórkowe – wszystkie opierają się na jego pomysłach. W 1950 stworzył test Turinga, mający na celu sprawdzenie inteligencji komputera. W teście tym komputer ma za zadanie oszukać rozmawiającego z nim człowieka tak, by ten uwierzył, że rozmawia z drugim człowiekiem. Test ten wciąż odgrywa duże znaczenie w dzisiejszym rozwoju sztucznej inteligencji. Turing nie miał niestety łatwego życia. W 52 skazano go za czyny homoseksualne, kiedy to bycie gejem w Wielkiej Brytanii było nielegalne. Jako alternatywę dla więzienia wybrał przymusową chemiczną kastrację. Numer 13. Maria Skłodowska. Jest zapewne najbardziej znana z powodu swych przełomowych działań nad radioaktywnością, co było głównym czynnikiem rozwoju promieni rentgenowskich i ich zastosowania w medycynie. Była także pierwszą kobietą, która została uhonorowana Nagrodą Nobla. Pierwszą osobą, która dostała tę nagrodę podwójnie, na początku w dziedzinie fizyki, później chemii. Była też pierwszą kobietą wykładającą na Sorbonie. W 1895 wzięła ślub. Później wraz ze swym mężem Pierrem żmudnie badali nowe pola radioaktywności. Kiedy Pierre zmarł, kontynuowała badania i przyjęła po nim stanowisko akademickie. Po otrzymaniu Nagrody Nobla została powszechnie znaną twarzą w dziedzinie nauki. Jednakże lata życia poświęcone na pracę z radioaktywnością odbiły się na jej zdrowiu. Maria zmarła przedwcześnie w 1934 roku. Numer 12. Stephen Hawking. Znany jest za swój wkład w rozwój kosmologii, ogólnej teorii względności i grawitacji kwantowej, zwłaszcza w kontekście czarnych dziur. W latach 60. i 70. twierdził, że teoretycznie czarne dziury powinny emitować promieniowanie. Dziś określa się je mianem promieniowania Hawkinga. Jego rewolucyjna książka Krótka historia czasu, opublikowana w 1988, opisuje odkrycia naukowca łącznie z jego teorią wielkiego wybuchu. Napisano ją prostym językiem tak, by była dostępna dla każdego. Książka znajdowała się na liście bestsellerów New York Timesa przez 147 tygodni, a na świecie po dzień dzisiejszy sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy. Numer 11. Albert Einstein. Dzisiaj słowo Einstein często funkcjonuje jako synonim geniuszu. Urodzony w Niemczech fizyk zasłynął swym równaniem E równa się MC kwadrat. W 1921 otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. Jak głosił uzasadnienie, za jego zasługi dla fizyki teoretycznej, a szczególnie za odkrycie praw rządzących efektem fotoelektrycznym. Był to milowy krok dla rozwoju teorii kwantowych, która wyjaśnia naturę i zachowanie materii i energii na poziomie atomowym i subatomowym. Pracował również nad rozwojem nuklearnego rozszczepienia. Wysiłek w to włożony oceniał później z mocno mieszanymi uczuciami, po tym gdy to osiągnięcie zostało wykorzystane jako broń atomowa. 10 naukowych mitów, w które wszyscy wierzymy. Numer 10. Strzelanie palcami może powodować artretyzm. Dla wielu to irytujący nawyk, ale strzelanie palcami nie jest tak niebezpieczne, jak kiedyś myślano. Słyszalne trzaskanie, które słyszymy, to bąbelki, które uwalniają się z płynów nawilżających stawy, a nie żadne uszkodzenie chrząstki. Odginając palce do tyłu albo naciskając je mocno, zwiększa się ciśnienie w stawach, które sprawia, że gaz w płynie maziowym tworzy małe pęcherzyki powietrza. Następnie przy kolejnych ruchach pękają. Kalifornijczyk Donald Unger przeprowadził wyjątkowy eksperyment polegający na tym, że przez 60 lat codziennie dwukrotnie strzelał swoim stawem w lewej dłoni, naciągając palec. Jaki był efekt? Po tylu latach żadnych oznak artretyzmu. Jeśli więc strzelanie stawami nie powoduje artretyzmu, oznacza to, że wolno je bezkarnie robić? Niekoniecznie. W 90 roku w badaniu na 300 osobach przeprowadzonym w Detroit odkryto, że ci, którzy regularnie strzelali palcami, mieli słabszy chwyt niż ci, którzy tego nie robili. Zatem klasycznie, wszystko można, byle z umiarem.
Numer 9. Istnieją tylko trzy stany skupienia. Jedną z pierwszych rzeczy, jakich uczy się w szkole, jest fakt istnienia trzech stanów skupienia: stałego, gazowego i cieczy. Podczas gdy uznaje się je jako trzy główne stany, istnieje jeszcze kilka innych, każdy z unikatowymi właściwościami. Jeżeli gaz zostanie wysoko naładowany i otrzyma dostateczną ilość energii kinetycznej, staje się czwartym stanem skupienia – plazmą. Neony są wypełnione gazami szlachetnymi, które da się przeobrazić w plazmę, a Słońce to nic innego jak super naładowana plazma. Istnieje jeszcze piąty stan skupienia, nazywany kondensatem Bose'ego Einsteina. Jest to stan, w którym gaz zostaje tak mocno schłodzony, że poszczególne cząsteczki przestają się poruszać, zbierają się razem i przestają być od siebie odrębne. W 2001 duńska fizyczka Lene Hao odkryła, że materia wytworzona w ten sposób jest w stanie nie tylko spowolnić, ale nawet zatrzymać światło. Numer 8. Zasada 5 sekund. Każdy z nas upuścił coś kiedyś na podłogę i zawołał: 5 sekund nie leżało. Tak jakby to magiczne zaklęcie sprawiało, że bakterie nie wskoczą na jedzenie. Jednak badanie przeprowadzone w 2014 na Aston University w Wielkiej Brytanii dowiodło, że jedzenie, które zostało podniesione z podłogi zaraz po upadku, naprawdę zawiera mniej bakterii niż takie, które leżało na niej dłużej. To w końcu w tym micie wyniesionym z czasów szkolnych jest trochę prawdy? Tak serio, to nie. Doświadczenie przeprowadzone w 2016 na Rutgers University dotyczyło wielu rodzajów nawierzchni i żywności. Naukowcy wzięli pod lupę cztery rzeczy: chleb, chleb z masłem, arbuza i żelki, upuszczając je na cztery różne powierzchnie: drewno, dywan, stal nierdrewną i płytki, i pozostawiając na różne wielkości czasu. Badanie wykazało, że zakażenie bakteriami wzrasta wraz z czasem leżenia na podłodze, jednak 97% bakterii wskakuje na jedzenie już w ciągu pierwszych 5 sekund. Mówiąc to, musimy mieć na względzie, że dużo zależy od rodzaju nawierzchni i wilgotności jedzenia, ale tak czy inaczej nie powinniśmy jeść z podłogi. Numer 7. Nie ma nic szybszego niż prędkość światła. Prędkość światła często jest synonimem największej możliwej do osiągnięcia szybkości, ale przekroczenie maksimum tej uniwersalnej wartości jest tak naprawdę możliwe. Przedstawiając sprawę najprościej jak się da, cząsteczki zwane fotonami przenoszą światło i mogą podróżować z tak ogromną prędkością, ponieważ nie mają masy, według szczególnej teorii względności Einsteina. Jednakże według astrofizyka Michio Kaku próżnia nie ma również żadnej masy i z tego powodu może podróżować szybciej, gdyż dosłownie nic nie stoi jej na przeszkodzie. Faktem jest, że tak właśnie Kaku i inni naukowcy tłumaczą szybkie rozprzestrzenianie się wszechświata po wielkim wybuchu. Światło może ograniczać prędkość wszystkiego, co ma masę, ale nie przestrzeni ani czasu, gdyż te nie mają żadnej masy. Numer 6. Czy rudowłosi wyginą? W 2007 Courier Mail w Australii opublikował artykuł mówiący, że rudzielce mogą zniknąć z powierzchni Ziemi do 2060. Rzekoma teoria zakładała, że społeczne preferencje wybierania na partnerów osoby o blond i brązowych włosach sprawią, że recesywny gen odpowiedzialny za rudy kolor włosów wyginie. Inna teza z 2014, zaproponowana przez doktora Alistaira Moffata z Uniwersytetu St. Andrews, sugerowała, że zmiany w klimacie planety sprawią, że gen ten, odpowiedzialny również za absorpcję witaminy D, będzie nam coraz mniej potrzebny. Jednakże genetycy z całego świata obalili oba twierdzenia. Prawdą jest, że zaledwie 2% populacji jest rude, a gen odpowiedzialny za kolor włosów jest recesywny. Nie jest jednak regresywny, co oznacza, że może pozostawać w uśpieniu przez kilka pokoleń i ujawnić się później. Nie zapowiada się zatem, by nagle miał zniknąć. Numer 5. W kosmosie nie ma grawitacji. Popularnym obrazkiem przywoływanym w pamięci, gdy mówi się o kosmosie, jest astronauta w swoim skafandrze, pływający swobodnie, ponieważ nie działa na niego żadna siła grawitacyjna. Ale założenie, że w przestrzeni kosmicznej nie ma grawitacji, jest po prostu błędne. Wszystko wydziela pole grawitacyjne. Im większa masa, im bliżej znajdujesz się jakiegokolwiek obiektu, tym siła przyciągania jest wyższa. Codziennie doświadczamy jej działania na Ziemi, trzyma nas przy jej powierzchni. Podobnie grawitacja na Ziemi sprawia, że Księżyc podąża swoją orbitą. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna orbituje na wysokości 400 km nad Ziemią, gdzie grawitacja wynosi 90% wartości spotykanej tuż przy powierzchni, ale to nie dlatego pływamy w kosmosie. W próżni grawitacja oddziałuje na wszystkie obiekty, tak samo sprawiając, że upadają z tą samą prędkością. Może to dawać wrażenie pływania. Orbita to swego rodzaju grawitacja przyciągająca obiekt bliżej Ziemi, ale w taki sposób, że pokrywa się ze stopniem zaokrąglenia. Tak więc luźne poruszanie się w kosmosie to nie brak grawitacji, to właśnie dowód, że ona tam jest. Numer 4.
Ludzie wykorzystują swój mózg tylko w 10%. Przeświadczenie, że ludzie używają swego mózgu tylko w 10%, jest szeroko rozpowszechnione. Głosiła je cała rzesza naukowców, od Einsteina do uznanego XIX-wiecznego psychologa Williama Jamesa. Szacuje się, że mózg pochłania 20% całego zapotrzebowania organizmu na energię. Gdzie więc ona idzie? Neurologiczne skany mózgu wykazały, że proste czynności, takie jak rozmawianie, czytanie książki, nawet spanie, mogą pobudzać kilka obszarów mózgu, nie zawsze te same. Te badania przekonały neurologów, że biorąc pod uwagę zwykłe, codzienne czynności, wieczorem kładziesz się spać, wykorzystawszy praktycznie cały potencjał mózgu. Każda przestrzeń w głowie jest za coś odpowiedzialna. Gdyby została uszkodzona, na pewno byś to odczuł. Zdarzają się przypadki, że lekarze badali starszego Francuza, którego jedyną dolegliwością był ból w nodze. Zdziwili się, gdy odkryli, że jego mózg uszkodzony był w przedziale pomiędzy 50 a 75%. Jako przyczynę tych uszkodzeń lekarze wskazali niezdiagnozowany wcześniej gromadzący się w mózgu od dzieciństwa płyn. Pomimo tego mężczyzna prowadził zupełnie normalne, zdrowe życie. Jedynie jego IQ było odrobinę poniżej średniej. Numer 3. Tracisz 90% swojego ciepła przez głowę. Jeżeli nauczyłeś się czegokolwiek od swojej rodzicielki, z pewnością będzie to przykazanie, by w zimie nosić czapkę. My ludzie tracimy 90% ciepła naszego ciała przez głowę, prawda? Ale jak wrażliwa jest głowa w zimnych warunkach? Według British Medical Journal podobnie jak reszta twojego organizmu. Eksperyment przeprowadzony w 2006 na Uniwersytecie w Manitobie obalił ten mit. Polegał on na tym, że podmioty badania nurkowały w zimnej wodzie, czasem z głową zakrytą, czasem nie. Badanie wykazało, że przez naszą głowę tracimy zaledwie od 7 do 10% ciepła. Mit ten najprawdopodobniej wywodzi się z lat 50., gdy w armii przeprowadzono badanie dotyczące tego, w jaki sposób żołnierze adaptują się do niskich temperatur. Research ten mówił, że przez naszą głowę tracimy 40-45% ciepła. Czas płynął, fakt roznosił się pocztą pantoflową i liczba ta powoli urastała. Pomimo to, lepiej załóżcie czapkę, gdy jest zimno. Numer 2. Język jest podzielony na obszary odczuwające różne smaki. Przed lata uważało się, że różne kubki smakowe mogą wychwytywać różne smaki. Jednakże badanie Uniwersytetu Columbia z 2011 pokazało, że za odróżnianie smaku odpowiedzialny jest mózg, a nie język. Myszy zostały tak wytresowane, aby ich neurony smaku zaświecały się na skanerze, gdy były pobudzone. Następnie podawano im różne próbki chemiczne, aby wywołać odmienne wrażenia smakowe. Zespół przebadał 8000 kubków smakowych i odkrył, że każdy jeden mógł odróżnić wszystkie smaki, z wyłączeniem tych, które zorientowane były na wychwytywanie jednego z 5 podstawowych smaków: słony, słodki, kwaśny, gorzki i umami. Kubki smakowe po wykryciu jednego z nich wysyłały sygnał do mózgu, aby ten przeanalizował wiadomość. Rzekoma mapa smaków obecnie wydaje się dziełem bardziej artystycznym niż naukowym. Została opracowana przez niemieckiego naukowca Davida Hanninga w 1901 roku w celu zobrazowania wrażliwości języka. W późniejszych czasach dzieło to zostało zaadaptowane przez amerykańskiego psychologa Edwina Boringa. Numer 1. Pustynie są wyjątkowo gorące. Okej, założę się, że gdy wypowiedziałem słowo pustynia, przed oczami stanęła ci bezkresna przestrzeń piaszczystych wydm, na które niemiłosiernie spływa słońce. Istnieją jednak tak zwane lodowe pustynie i jest tam cholernie zimno, ale co więcej, również bardzo sucho. Antarktyda jest najbardziej suchym miejscem na Ziemi. Znajdują się tam nawet miejsca zwane suchymi dolinami, gdzie deszcz nie padał od 2 milionów lat. Nic dziwnego, że nie ma tam żyjących organizmów. A jak już obalamy mity związane z piachem, ten cały struś, który lubi się wylegiwać na takim podłożu, to także bujda. To nieporozumienie wynika najprawdopodobniej ze sposobu, w jaki strusie kopią swe gniazda, głowami w ziemi. Z daleka może to wyglądać, jakby chowały głowy w piasek. I to już wszystko na dzisiaj. Czy podoba Wam się takie zestawienie, które z tych odcinków widzieliście wcześniej? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się niebawem. Piona!